Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Mamy z żoną ciche dni, usłyszałam ostatnio. Znacie to? Zaczynacie się kłócić, powiecie sobie o dwa słowa za dużo i jedna z osób odchodzi obrażona i przestaje się odzywać. Pół biedy, kiedy trwa to chwilkę, ale słyszałam o tygodniowych i o dłuższych okresach ciszy. Podobno co trzecia para stosuje w małżeństwie ciche dni. Dlaczego tak się dzieje? Ludzie obrażają się z różnych powodów, ale często chodzi o to, że czują się urażeni lub zranieni przez słowa lub czyny. Naukowcy twierdzą, że obrażanie się oznacza brak zdolności do wyrażania swoich uczuć i potrzeb w sposób asertywny i konstruktywny. Ale mądre słowa. Tak naprawdę obrażanie się jest po prostu przeżywaniem negatywnych emocji, takich jak złość, smutek, rozczarowanie lub poczucie niesprawiedliwości. Nie wiem, czy wiesz, ale obrażamy się także, gdy chcemy uciec przed krytyką lub mamy poczucie winy w stosunku do innej osoby. Obrażanie się może być również sposobem na manipulowanie innymi. Kto częściej obraża się w małżeństwie? Kobiety czy mężczyźni? No, nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Obrażanie się jest zjawiskiem złożonym i zależy od wielu czynników, takich jak osobowość, temperament, sytuacja, kultura czy zwykłe relacje międzyludzkie. Istnieją jednak pewne badania, które sugerują, że to kobiety mogą być bardziej wrażliwe na obrażanie się niż mężczyźni, ponieważ są bardziej emocjonalne i empatyczne. Ale inne badania z kolei wskazują, że to właśnie mężczyźni są bardziej podatni na obrażanie niż kobiety, ponieważ mają silniejsze poczucie własnej wartości, dumy i honoru, które mogą zostać zagrożone przez innych. Czyli wszyscy obrażamy się porówno. Ciche dni i obrażanie się nie są zdrowe dla związku, ponieważ pogłębiają dystans i nieporozumienia między partnerami. No dobrze, powiecie, wszyscy to wiemy, ale co zrobić, kiedy partner strzelił już przysłowiowego focha? Też przestać się odzywać, czy może mieć to gdzieś i dalej gadać do niego normalnie? Przecież w sprawach rodziny, domu i dzieci i tak trzeba się komunikować. Czy robić to służbowo i tylko wtedy, czy jednak zupełnie odpuścić? Myślę, że gdy partner walnął już focha, należy po pierwsze być cierpliwym i dać drugiej stronie czas, bo ciche dni nie pojawiły się bez przyczyny. Najprawdopodobniej twoja druga połowa potrzebuje nieco czasu, aby ochłonąć i wszystko sobie w głowie przemyśleć, więc daj jej czas. Wtedy bądź też spokojny i wstrzymaj się od gniewu oraz okazywania innych negatywnych emocji. Po drugie, zamiast obrażać się lub atakować osobę, która się obraża, powiedz jej, co ciebie denerwuje lub smuci w jej zachowaniu i jak to wpływa na ciebie. Używaj zdań asertywnych, zaczynających się od ja. Na przykład, czuję się zraniony, gdy mówisz mi takie rzeczy lub ja potrzebuję, żebyś mnie uszanował i nie przerywał mi, kiedy z tobą rozmawiam. Unikaj oskarżeń typu ty zawsze się obrażasz. Po trzecie, wyciągnij pierwsza rękę do zgody. Korona ci z głowy nie spadnie. W wielu wypadkach okazanie skruchy, czy też zwykłe powiedzenie słowa przepraszam, wystarcza, aby ciche dni w związku się skończyły. Przyznanie się do błędu jest ważne, ale równie ważna jest twoja gotowość do przebaczenia tej drugiej stronie. W tym czasie dobrze jest wykonywać malutkie gesty, które będą dawały sygnały, że szukacie zgody, szukacie pojednania. Na przykład zaparzona rano filiżanka kawy, czy chociażby odśnieżony samochód. Po czwarte, jeśli już twój współmałżonek zdecyduje się przerwać milczenie i zrobi wysiłek, by z tobą porozmawiać, bądź miły i wyrozumiały. Okrzyki w stylu no w końcu albo czyżbyś odzyskał mowę nie pomogą w tym momencie w komunikacji, a mogą sprawić, że druga osoba pożałuje, że w ogóle się odezwała. Po piąte, rozmawiajcie, bo to rozmowa jest podstawą udanego związku. Ustalcie zasadę, że nigdy nie będziecie się obrażać, bo jak mawiała moja babcia, dziecko, ty się kłóć z chłopem ile chcesz, ale nigdy nie kładź się spać pokłócona, bo nie wiesz, czy dane ci będzie się obudzić. Za dzisiaj Wam dziękuję i zapraszam na kolejną Energy Boost Środę.